tygodni temu napisałem już, nie pamiętam gdzie, chyba w Angorze albo gdzieś, artykuł o zagrożeniach dla polskiego rolnictwa. Problem polega na tym, znaczy nie dla rolnictwa, tylko dla rolników, o, tak to lepiej określę. Problem polega na tym, że jak wiadomo mamy nie tylko w Europie, ale w całym świecie centralnym nadwyżki rolnictwa, oczywiście nie dzięki ustrojowi z Unii Europejskiej, tylko dzięki Borlaugowi, który wymyślił przekopienie odmiany zbóż. No i mamy problemy co z tymi nadwyżkami rolnic. I oto w tej chwili rolnicy polscy zachęceni do tego, że będzie hossa w rolnictwie. Powiedziano im, że będziemy do Unii, to będzie wspaniale, będzie zbyt tego, ale co więcej, w tej chwili to się rzeczywiście zaczęło. Ceny mięsa idą w górę, ceny mleka idą w górę, no ale to nie dlatego, że zaczęło się hossa, tylko dlatego, że ceny z Europy Zachodniej były wyższe i po otwarciu granic ceny zaczęły się wyrównywać. Tam troszkę spadną, może bardzo wzrosną. To jest mniejszy rynek, to jest normalne, bo nie zjawisko nie jest szczególnie dramatyczne dla nikogo. Oczywiście potem zwyczajnie miasto, żeby mieć więcej płacić.